Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich Państwa na uroczystościach związanych z obchodami 73. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Witam serdecznie Panią Bernadetę Hordejuk, Radną Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Witam Pana Włodzimierza Ptasznika, Burmistrza Miasta Iławy. Witam przedstawicieli lokalnych samorządów, Radnych Rady Powiatu Iławskiego na czele z przewodniczącym. Szczególnie gorąco witam przedstawicieli organizacji kombatanckich, Związku Inwalidów Wojennych RP na czele z prezesem Zarządu Głównego w Warszawie, panem doktorem Marianem Kazubskim, wiceprezesem Zarządu Rejonowego Okręgu w Olsztynie, panem Bolesławem Wolskim oraz prezesem oddziału w Iławie, panem Bogdanem Szlajerem. Witam przedstawicieli Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych na czele z prezesem warmińsko-mazurskiego Zarządu Wojewódzkiego w Olsztynie, pułkownikiem w stanie spoczynku panem Marcinem Kusem oraz prezesem Zarządu Koła Miejsko-Gminnego w Iławie panem Karolem Jacuńskim.
Także prezesem Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych. Witam również przedstawicieli Związku Sybiraków Oddziału w Iławie na czele z prezesem panią Haliną Krajewską. Szanowni Państwo, ból jest jednaki dla wszystkich nacji. Łzy są równie słone dla wszystkich. Wiele narodów ucierpiało w czasie II wojny światowej. Oby nigdy więcej nie dochodziło do takich sytuacji. Oby pokój w Europie, na świecie był czymś, który by wyznaczał drogi rozwoju wszystkich państw. Wojna niesie za sobą najgorsze rzeczy. Odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Na względzie zachowanie pamięci o ludziach i wydarzeniach z okresu II wojny światowej, burmistrz miasta Iławy oraz prezesi iławskich organizacji kombatanckich uroczyście przekazują w opiekę zespołowi szkół imieniem bohaterów września 1939 roku w Iławie pomnik nieznanego żołnierza, który znajduje się na cmentarzu komunalnym w Iławie. Wzywam was, obrońcy Modlina, w Warszawie i innych polskich miast. Stańcie na apelu. Cześć i pamięci. Do was wołam, bohaterscy żołnierze z Podwizny, którzy nie poddaliście się wrogowi. Stańcie na apelu. Polegli na polu chwały. Pani Skubińska Anna, pan Dębiński Eugeniusz,
srebrną odznaką honorową Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej panią Czacharowską Janinę oraz medalami pamiątkowymi zwycięska Nike pana Lichnerskiego Tadeusza i pana Zelmę Stanisława. Druga wojna światowa. Wydarzenie odległe w czasie, a jednak wciąż żywe. Żywe w pamięci pokolenia, które było jej uczestnikiem i świadkiem. Żywe również dla nas, którzy te straszne dni znamy jedynie z opowieści ojców i dziadków oraz z lekcji historii. Losy narodu polskiego wielokrotnie wystawiane były na próby, nierzadko bolesne, wymagające ofiar. I dlatego, dla Polaków, historia to coś więcej niż tylko fakty z przeszłości. Świadomość historyczna jest nieodłączną częścią naszej mentalności narodowej, wrażliwości politycznej i sposobu oglądu świata.